prawda? A teraz oczywiście posłuchajcie i zaraz będziemy oklaskiwać. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Profesor Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. Jacek Brzeziński, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Krzysztof Orzechowski, dyrektor Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. A patronatki medialne objęli: Polska Agencja Prasowa, TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, portal niepełnosprawni.pl. I dlatego za to wszystko jesteśmy wdzięczni, prosimy o wielkie brawa dla naszych patronów.